45,5. Zwycięzca kwalifikacji. Ten pierwszy krok w kierunku 25 tysięcy euro za zwycięstwo Willingen 5 zrobił. I Stefan Laje. Popatrzmy, jak powalczy odległość Niemiec. I to jest świetny skok. I to jest bardzo daleko. Mówił, że przez lata nie radził sobie z presją, bo Willingen to jest jego miejsce. On się wychował niedaleko, 2 kilometry od tej skoczni. 139,5 metra i Laje mówi, będę walczył o Willingen 5, o zwycięstwo w tym turnieju. Do tej pory 16 miejsce w 2018 roku. To był najlepszy start Stefana Laje na Mühlenkopfschanze, a teraz 139,5 metra, 1,5 metra dalej niż Johan Andre Forfak. Odjętych tylko 4,4 punktu. Jedna dziewiętnastka w ocenie, ale ona nie będzie brana pod uwagę. Noty 18,5 punktowe oczywiście. No, chyba nie może być inaczej. Jest nowym liderem Stefan Laje, 128,2 punktu, a to oznacza, że o 3,9 wyprzedził Johana Andre Forfanga. No, zanosi nam się, jeżeli chodzi o Willingen 5, na walkę dwóch Stefanów.